Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. W tym wideo zrobię mały test obiektywu Sigma 16-1.4 na e-mount. Będzie to test autofokusa. Powiem szczerze, wynik testu troszeczkę mnie zdziwił. Pomimo tego, że wiem, że obiektywy Sony oczywiście są najlepsze w pewnym sensie do Sony, to wydawało mi się, że to urządzenie, ten obiektyw, jeżeli jesteś jakimś tam vlogerem, będzie ten autofokus łapał troszeczkę lepiej. Nawet zastanawiałem się przez pewien czas, czy nie zafałszować troszeczkę wyniki tego testu i przedstawić to obiektyw w lepszym świetle. Natomiast po prostu sam musisz ocenić. Niestety szkło różnych innych dostawców czasami jest nieprzewidywalne, aczkolwiek w większości testów, co wypróbowałem, było ok. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zrobię krótki test autofokusa mojego nowego nabytku. Jest to obiektyw Sigma 16. Na imauncie założyłem ją na Sony Alpha 6500 i teoretycznie jest to dobry sprzęt, dobre szkło na vlogowanie i pobawiłem się już nim trochę i wcale tak do końca nie jestem przekonany, czy jest lepsze od oryginalnych, od native Sony, prawda? Wcześniej miałem 10-18. Test będzie bardzo prosty, od czasu do czasu po prostu odsunę kamerę trochę dalej od siebie, przybliżę, odsunę, w tej chwili rąsia, buźka, rąsia, buźka, trochę do przodu, trochę do boku, z powrotem buźka, w drugą stronę, w tą stronę, rąsia. No i za chwilę porównamy to do native Sony 10-18, którą ustawię również na 16 mm. No, za chwilę poznasz wynik tego testu. Najlepiej ocenić go samemu. Nastąpiła niespodziewana zmiana miejsca, mianowicie w tej chwili Sigma 16 na imauncie jest tutaj już w mojej ręce. Moja buźka jest tutaj. No i test. Buźka. Teraz oddalamy buźkę. Przybliżamy. Oddalamy. Rąsia. Rąsia tutaj. Przybliżamy. Łapa mi trochę drży. Oddalamy. Dajemy na bok na jedną stronę. Dajemy na bok na drugą stronę. Z powrotem na moją buźkę. Na buźkę dajemy dlatego, że Sigma na Sony Alpha 6500 Sigma 16 ma być idealną kamerą do vlogowania. Jak vlogujesz, to nie tylko dźwięk, ale również autofokus twojej twarzy. Za chwilę się sam przekonasz. Natomiast z poprzednich testów niestety mam takie wrażenie, że Sigma 16 gorzej łapie ostrość niż native Sony 10-18. Jak wyszło, oceń sam, no i podejmij jakąś decyzję. Zaleta Sigmy niewątpliwa, a mianowicie jest dużo tańsza od oryginalnego Soniaka, pomimo, że dostałem jakieś 200 zł zwrotu kasy parę miesięcy temu. No i
skomentuj to poniżej. Zobaczymy, jak wyszło. W tej chwili robię drugi test Sigmy 16 na Sony Alpha 6500. Z jakiegoś powodu poprzednim razem ten obiektyw w ogóle nie złapał ostrości w znakomitym kontraście do 10-18 native Sony. Daję mu szansę jeszcze raz. No, jeżeli ma to służyć jako obiektyw do vlogowania, to troszeczkę mnie to zasmuciło. Test bardzo prosty, powtarzam, cofam, zbliżam, cofam, zbliżam, cofam, zbliżam, rąsia, buźka, rąsia, buźka, zbliżenie, idziemy na boczek, jeden, na boczek, drugi, jeszcze raz pokazuję obiektyw, czyli Sigma 16, pokazuję, do czego porównuję i mam cichą nadzieję, że Sigma 16 się obudzi i zacznie autofokusować moją gębę. Jeżeli nie dała rady tym razem, to niestety taki będzie test, taki będzie wynik tego testu i po prostu puszczę to na YouTube'a.